Do wspólnego oglądania zaprasza firma Lofty, Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Pół żartem, dwóch serio. Redaktor Łukasz Winczura. Redaktor Paweł Piszczek. Witamy serdecznie. Kłaniamy się nisko. Panie Łukaszu, breaking news. Co się stało? 82-latek szaleje po Tarnowie. Proszę kontynuować. Proszę pana, zaczął od stuknięcia Citroena w Mościcach. Potem na skrzyżowaniu... Każdemu się może zdarzyć. Niedomicka z Mroźną stuknął w jakieś autko. I tam go zwinięto. Gdyby nie, to mógłby pojechać dalej, miałby hat-tricka prawie jak Lewandowski. No strach się bać, jak husaria, proszę pana. Ale powiem panu, że to jest wbrew pozorom poważny temat, bo... sobie pytanie, czy jest jakiś poziom takiej koncentracji wydalności? U nas są jakieś przepisy, nie mówię o Tarnowie, ale w ogóle są jakieś przepisy, które... Chyba nie, to tam nie przy takich, przy tego typu eventach się mówi, że trzeba robić okresowe badania, że osoby w pewnym wieku już powinny tam cyklicznie robić te psychotechniczne przede wszystkim, tak? No ale nie ma. No nie ma właśnie. Z tego co wiem. No właśnie, więc trzeba to się... To pański kolega z klasy podobno by... No tak, właśnie przeczytałem bardzo fajny komentarz. Proszę pana, że od jakiegoś internauty, który komentował tę informację, że on to... Młodość musi się wyszumieć, ale gdzie są rodzice? No to oczywiście żarty, współczujemy tym zdecydowanie. Panom, którzy byli ten... No temu panu od Citroena. No to się zgadza, ale wie pan, jeżeli już zahaczyliśmy o Lewandowskiego, który zresztą dostał od pana prezydenta, pan wie o tym, dostał order, zrobił się wielki szum, no czy miał ten order odebrać, też go nie odbierać. Nie zajmujemy stanowiska, wiadomo, ze oczywistych względów. Nie, ale dla Lewandowskiego został tylko jeszcze orła białego, bo to jest drugi ten, który dostał. Ja sobie pomyślałem, że prezydent, bo wiadomo, chce się człowiek ogrzać w świetle chwały. Pan się ogrzewa w moim świetle, na przykład widzę panu, jest panu dobrze, prawda? I tak sobie pomyślałem, że może prezydent miasta Tarnowa by się również ogrzał, ma dwóch znakomitych piłkarzy z tarnowskimi korzeniami. Co prawda trochę pechowo, żaden się nie załapał do dzisiejszego meczu. Kapustka się nie łapnął w ogóle do kadry. Tej, był w tej szerokiej, ale potem już przestał w niej być. No a Klich, on zdrowy czy chory? Ja już sam nie wiem. On najpierw miał wynik dodatni, po kilku godzinach ujemny. Ktoś stwierdził, że trzeci to wyjdzie remisowy. Że cudowną wodę jakąś wypił. Tak czy inaczej nie pojechał na Węgry. Może jesteśmy państwo winni, wyjaśnienie. Zaraz proszę pana, że my się nagrywamy w czwartek rano, czyli kiedy państwo to będziecie oglądali. Wszystko, o czym my to mówimy, już jest w ogóle nieaktualne i będziecie wiedzieli na przykład, jaki jest wynik Polska-Węgry. Jak to jaki? No 7-0, no, jak z Haiti. A co, pan inny? Myślę, że góra 3 nam puknął. Będzie dobrze. Że tam nie gra ten Szoboszlaj. A to jest jedyne koło napędowe tak naprawdę zespołu węgierskiego. Nie wiedziałem, że pan się interesuje tak piłką węgierską. Nie, proszę pana, ale był pan teraz... Pan Ferencvaros? Był dzień przyjaźni polsko-węgierskiej i zaprzyjaźniłem się z dużą ilością Tokaju. Z ilością wina, pan widziałem tam przez lornetkę na balkonie, też się zaprzyjaźniał. No tak. Furmint czy tam coś tam było. No więc podrzucamy 7-0 pan mówi? Podrzucamy ten pomysł panu prezydentowi, żeby wręczył coś naszym piłkarzom i się honorowego orze. Obywatela. Może Lopsa, czemu nie dwóch piłkarzy? To są świetni. Richardson do dzisiaj nie przyjechał po tego honorowego. To mnie akurat nie dziwi. Nadanie wtedy honorowego obywatelstwa było trochę śmieszne. No ale to są Tarnowianie z grubsza, wychowani na Tarnowi. Nawiasem mówiąc, nie wiem, czy pan wie, że oni świetnie dryblują, co by wskazywało na to, że mamy tutaj niezłych dryblerów. No, kiwka, to tam, to wie pan, krótkie prowadzenie piłki, wykiwać. Idzie pan w dobrą stronę. Dokładnie. I też sobie pomyślałem przy tej okazji o garderobie. Wie pan, nie wiem, czy pan zauważył, czy państwo zauważyliście, jakie mam urocze skarpety. Nie, żebym się chwalił. 18 goni pan wybulił na nie, to już no wiem. Proszę pana, ale za to brutto. Zawsze sobie mogę odliczyć. Na firmę pan wziął? Tak. I proszę państwa... To jest gadżet, który wzbudził ostatnio bardzo duże zainteresowanie. No ja nawet teraz, pana redaktora Piszczka. Ja teraz przez chwilę będę absolutnie poważny i powiem, że mnie się to bardzo podoba. Co prawda one akurat nie pasują, bo granatowe do czarnego średnio. Skarpetki jak skarpetki. No. Dlaczego, proszę pana? No świetnie się sprzedają, reklamują nasze miasto Tarnów. Pan to jest? No proszę pana, właśnie sprzedałem swój wizerunek na tą skarpetę.
Nawet podobnie. No, też uważam, że całkiem ładny. Prawy górny rób. Ale to wie pan, tak, że proszę pana, takie hasło promocyjne, po co biegun ciepła, to już się ociepliło, Tarnów, puści mi cię w skarpetkach. Proszę pana, spodziewałem się panu czegoś bardziej błyskotliwego. No. Prędko się źle skarpety kojarzą. Na przykład mój kolega ze szkoły podstawowej miewał takie hasło, że nawet najlepsze skarpety trzeba czasem zmienić. Najlepsze skarpety są na placu Pigalle, tak? To już mogłoby być. Albo na przykład można coś schować do skarpety. A nie wiem, czy pan pamięta, że na syrenkę mówiono skarpeta. Nie, czy na malucha. Nie, skarpeta na trabanta. Na trabanta. Widzi pan, ile mamy dobrych skojarzeń ze skarpetami. Nie, ale mi się to podoba. I będzie pan promował nasz region? Będę permanentnie chodził w tych skarpetach. Chciałem kupić panu również te z tarniną, bo są drugie, ale niestety to są na małe stópki, a panu stopa wyrosła taka procentowa, że nic się na to wrześnie nie da. No, taka jest prawda. Wolałbym męskie, ale to... To prawda. No, ale to pan lubi tarninówkę, to pan sobie kupi tarninówkę. No, ale ja też mam niestety tą stópkę, choć zgrabną troszkę za dużo. Tak, proszę pana. Natomiast wracając do rzeczy. Kiedyś niedawno rozmawiałem z taką panią, która zajmuje się modą i mówi, że to jest takie trendy teraz. To się wszystkim opatrzyły te wszystkie takie magnesy, kubki, smycze, długopisy. Ale proszę pana, też koszulki, czapeczki i te korale, co u nas są. Ja sobie właśnie pomyślałem, bardzo się ucieszyłem, pan Marcin Pałach, dyrektor TCI, który jak gdyby sądzę wymyślił to, a w każdym razie promuje, że również będzie szukał innych części garderoby. Proszę pana. No to co jest i co pan proponował? O tym myśli? Ja na przykład bym z przyjemnością... Bokserki takie, w misia? Bokserki, ale nie, na przykład w misie, na przykład w wieży ciśnień, proszę pana, dokładnie czyta pan w moich myślach, w banie. Albo mogły być to kąpielówki, albo bokserki. Baniowy Tarnów, pozdrawiamy Seweryna Partyńskiego. Jesteśmy winni państwu wyjaśnienie, iż to Seweryn Partyński właśnie jest pomysłodawcą i autorem tytułu naszego programu. No proszę, człowiek się dowiaduje. Pozdrawiamy serdecznie. Dobrze było wiedzieć. Jak się nasz program nazywał w ogóle? Pół żartem, dwóch serio. Nauczyłem się, proszę pana. Już teraz bez zastanowienia. A nie, dwóch żartem, pół serio? Nie. Pół żartem, dwóch serio. Nie dam się tutaj zrobić. Ale dobra, wie pan co, a na przykład taki ręcznik kąpielowy z ruinami młyna Szancera na przykład, albo coś w tym stylu. Co pan myśli na przykład wracając do naszej dzielni? Co moglibyśmy takiego dzielni? I na jakąś część garderoby wrzucić? Na naszej dzielni jest, zdaje się, najcieplejszy punkt w Polsce, stwierdzony naukowo, gdzieś tam koło tego pałacu. Gdzieś tam na Marcinkę idzie. Niech mi pan powiedzieć, tam jest coś? Znaczy w sensie jakiś obelisk, albo, a może państwo wiecie, jest tam jakiś obelisk, jakiś pomnik, tablica? Nie wiem, coś tam stoi, leży? Dawno tam nie byłem. No właśnie, to ja mam taki apel może, że może by zrobić coś takiego. Najcieplejszy punkt w Polsce. No i gdzie pan to umieści? To jeszcze tam właśnie nie wiem. Bielizny, może na przykład na takiej galanterię, opasce. Jakieś opasce na rękę, albo na czoło, albo na czapeczce. Ale nie sądzi pan, że to byłby dobry pomysł, że jeżeli mamy coś w Tarnowie, to warto to pokazać? Tak, ostatnio jak jechaliśmy, to w ogóle drżałem, bo tak jechał pan jak szatan, proszę pana, jak 87-latek. Dzisiaj pan treska pomysłami jak fontanna w Parku Strzeleckim, po prostu pod wrażeniem. Wie pan co, dlaczego nie powiedział pan w Parku Sągórzków? Nie, koszula nie jest bliższa ciału, tam też treska fontanna. Tam nie działa fontanna. Jak nie działa, jak działa. A zrobili, faktycznie. No, mówiliśmy o tym kolorowo. Mówiliśmy. No, jeszcze pana. 30 czysto taki program jest. Dokładnie. W Tarnowej. No. A wracając jeszcze tylko na sekundę do tej bani. Nie wiem, pan jest dziennikarzem wieloletnim z dużym stażem. Czy pana nie kusiło dowiedzieć się kiedyś, czemu ta bania nie działa dla turystów? Nie ma takiej możliwości. Nie mówię teraz poważnie zupełnie. Ja bym chciał na przykład wejść na tą banię i tak popatrzeć na miasto z góry. Zrobić zdjęcie. No to idź pan, jak to panu broni. No właśnie podobno nie można. Nie wie pan, jak wygląda sytuacja? Nie. Pan mnie dzisiaj stawia w ogóle pod ścianą. Tak. Dopytuje się pan o rzeczy, na które pan sam nie zna odpowiedzi, a wymaga pan to akurat, mnie, to akurat jest logiczne. Jeżeli ja się ogrzewam w pańskim słońcu, to ja mam wszystko wiedzieć. W moim blasku. Przepraszam, próbuję spojrzeć na kartkę. Prosiłem pan redaktor i pana realizatora, żeby nam powiesili większą, bo my oczywiście, proszę państwa, mówimy z głowy, ale jak nam z głowy coś wypadnie, to się tam podpieramy tą kartką. Wilki. Przeszliśmy 4 punkty. Pana, wilki. Ale wilki to pan wskoczył na punkt ostatni, 9. No dobrze, możemy o wilkach powiedzieć. Proszę państwa, w Ryglicach... Ludzie to wilki, proszę. Ale to jest komplement, czy ten drugi? Nie, mam takiego kolegę, który powtarza, że ludzie to hieny i wilki. A pamięta pan Wolfa? To nie był czasem Führer? Oczywiście. Pamiętam. Tak, takie czasy. Ale nie, Wolf jeszcze w psach był. Podobno, oczywiście. Podobno po Ryglicach tam chodzą te wilki, zjadają różne Daniele. Właśnie to jest, wie pan, bo jak oni by tam szli, ci wilcy ze wschodu, to akurat dojdą do nas. Proszę pana, ale to wie pan, że koło mojego bloku będą szły, bo jakby tu ptały Gumnicką pod wiaduktem, tam pańska willa, ta koło tej willi Obajtka,
co jest. No ta zaraz. Koło, tam, ja właśnie sprawdzałem ostatnio akt własności własnej działki. Spoko. Spoko. Nie trzeba zadzwonić. No, będą szły gumniską, proszę pana, to zaraz koło mojego bloku, tam koło Jusku, jak pan mnie odbiera. No, a jest szansa, że skręcą wcześniej w działki, wtedy będzie pan miał luz. Nic tam pana nie podgryzie. Pan będzie miał. Ale powiem panu, że pan przeskoczył do punktu 9. Zupełnie zdemolował pan tutaj koncepcję. Jest punkt 5. Tarnopol, proszę pana. Mówi pan coś? A, z tym stadionem. No, średnio fortunny pomysł naszego partnerskiego miasta, by patronem stadionu robić, no dla nas Polaków, zbrodniarza, nie? No, który tam wymordował w czasie rzezi wołyńskiej. No nie, no Szewupa, tak? No, generalnie. No. Zresztą jakiś kolaborant. On jest bohaterem, poza tym, zdaje się. Tak, bo on był tam w Wehrmachcie też służył, w którejś tam jednostce tam niemieckiej. Mieszanie polityki do sportu raz, że jest średnie, dwa, że... no dobra, ja rozumiem, że ten człowiek jest tam bohaterem narodowym Ukrainy, ale mu w końcu odebrali tego bohatera narodowego. Mhm. Ma tych ulic tam na Ukrainie chodzile, ma nawet pomnik w Stanach Zjednoczonych. Miasto jak to miasto, no, tak trochę po tarnowsku. Zapytamy IPN-u, zapytamy MSZ-u. Zamość powiedział od razu, zawieszamy współpracę i koniec. Nie? Ja się właśnie zastanawiam nad tą sytuacją, bo to w ogóle nie ma wątpliwości co do tego, z jaką postacią mamy do czynienia. Natomiast mroczną. Z mroczną zdecydowanie. Natomiast zastanawiam się nad tym, co można zrobić. Oczywiście, wie pan, to co zrobił pan prezydent... Nic nie zrobił. Ale nie, pamięta pan to hasło. Startował jako rozsądny prezydent. To wykazał właśnie taką charakterystyczny dla siebie rozsądek. Natomiast mówiąc już zupełnie poważnie, to myślę sobie o tym, że należałoby zareagować może jakimiś notami. One mogą nic tak, nie dać, ale myślę, przynajmniej pokazują... Merkel jak dostanie taką notę, to nie będzie spał i przestanie przyjmować pokarmy. Wie pan, nie o to chodzi, że... A społeczność ukraińska... Świat Ukrainy stanie, cała społeczność ukraińska się zatrzyma i pochyli się. I dokładnie taki sam efekt będzie, jak zostaną zerwane oficjalnie stosunki między Tarnowym i Tarnopolem, które podejrzewam i tak są raczej sporadyczne, ile w ogóle występują. Oczywiście można zawiesić te relacje w jakiś tam sposób. A potem uroczyście odwiesić. Nie, ale sprawa jest poważna, wbrew pozorom, chociaż jak zwykle wiele osób chce się przy tej okazji ogrzać z jednej i dzisiaj to, nie wiem, czy pan zauważył, to ogrzać. Słowo klucz, ogrzać. Ogrzać. No, łatwe do zapamiętania, RZ. Miałem zapytać, jak się pisze. No. wiedziałem. Ale proszę pana, myślę, że trzeba by jakoś się nad tym zastanowić na spokojnie. Ja na przykład, jeśli chodzi o zrywanie, ze mną wielokrotnie zrywano. Znaczy, głównie koleżanki w podstawówce. Ja się z tym źle czułem, tak ale powiem, krótko. Potem drogi mi przyjacielu, witaj w klubie. No, tak właśnie myślę. Chciałem, żeby panu się przyjemnie zrobiło. Taki przyjemny tekst. Wiesz, bardzo cię lubię, ale zostajmy przyjaciółmi. A, to jest najlepsze. Ja jestem partnerskim. Daria, jeżeli nas oglądasz, teraz mi przyszłaś do głowy, w drugiej klasie szkoły podstawowej numer 13, pierwszej szkole koedukacyjnej w Tarnowie. Proszę pana, dla ciebie, Daria, zjadłem wtedy kartkę skratkowaną z zeszytu 16-kartkowego. I niestety wybrała Janusza do ułatwienia mojego kolegę z ławki. Od tej pory się nie przyjaźnimy, ale Janusza też pozdrawiam. Odkreśli, że wiesz, ten Antek, czy tam Zenek, on ci dopięknie dorasta, ale będę z nim. Poważnie. No cóż. Życie, proszę pana. Panie Łukaszu, nie, ale tak, no, ale trochę powagi. Dwa tygodnie temu o tych ulicach kobiet, nie? No. To byśmy zrobili taki skwer. Skwer kobiet, które zaproponowały, zostańmy przyjaciółmi. Wie pan, jakie by tam pielgrzymki ciągnęły? Kobiety, naszych które mam na myśli. Byłoby. Klomba byśmy tam mogli zasadzić jakiegoś. Raz do zwierzątka roku wieniec. Jakieś puścić. A propos zwierzątek. Patrzę na kartkę, bo czas ucieka. No właśnie, ale czy my zamknęliśmy temat tego, ten poważny temat tego Tarnopola? Zamknęliśmy. No zamknęliśmy, że... Nie, choć, wie pan co, nie, bo tylko jeszcze jedna rzecz tak na poważnie, że no bo z kim my tak naprawdę zrywamy, proszę pana? Proszę zauważyć, że tą decyzję podjęło kilku deputowanych, tak? No to tak jak... Wybrali sobie patrona stadionu. No ale proszę pana, to tak jakby kilkunastu radnych w Tarnowie wystarczyłoby 13, żeby podjęło kontrowersyjną decyzję, która nie podoba się komuś tam. Tych 13 radnych... No ale co pan miał w Stuchowie? Z tym LGBT, no tak, tymi no, Francuzami. No zgadza się, oni tak. Tam mieli niby zrywać, ale nie zerwali. Nie wiem, na czym to się skończyło. Zmierzam do tego, że normalni ludzie, normalni znaczy mieszkańcy, nie politycy. Ich to wstrzyka. Więc wszystkie te gesty i to wszystko, to jest temat, na którym warto by się zastanowić. Dobrze, ma pan coś jeszcze na tym? Nie, przechodzimy dalej. Co tam pan? Jak dalej? No to właśnie, czy... To już koniec? No, może byśmy skończyli. A jak z czasem wyglądamy, bo tutaj 14, jest... 14-17. Dociągnijmy jeszcze te 37 sekund. Mhm. Chciałem panu powiedzieć w związku z tym, żeby już nie poruszać żadnych tematów, że bardzo ładnie będzie wyglądał.
jestem pod dużym wrażeniem. Kamizelkę pan co prawda zmałpował ode mnie, będę musiał zmienić w związku z tym swoje emplua. Kuloodporna od szczepanika. O, widzi pan. Pan też niczego sobie, no. Łydkę panu widać. Łydkę Cześka, nie wiem, czy pan pamięta. Niziurskiego, to był pisarz. Nie pamiętam, w której to było książce. Panie Łukaszu, myślę, że wyczerpaliśmy. Święta idą. A, to dlatego tak namawialiście się. Tak, proszę pana. A nie będziemy się, proszę pana, całować. Żeby było miło, proszę. Bardzo serdecznie dziękuję. On mi nie wybuchnie. A, to jest do zwrotu po programie, wie pan. A ja dla pana nic nie mam. Tak pan powinien trzymać, bo tak. Nie trzyma się żonkilem na dół, nie to żonkilem do góry. Ale bardzo, do dołu, ale bardzo panu serdecznie dziękuję. To my to jak gdyby ślemy. Niech pan tego nie zniszczy, bo to się za rok będziemy musieli mieć takie samo. Ślemy państwu życzenia również świąteczne, prawda? I panu, zdrowia, spokojnych świąt. Pani redaktor, panu realizatorowi. Panu Ernestowi, naszemu wydawcy. No i witamy, i wszystkim ludziom i dobrej witamy w wolnych mediach. Znaczy żegnamy z wolnych mediów. Wszystkiego dobrego, do widzenia. Do zobaczenia. Paweł Piszczek. Łukasz Winczura, redaktor. No dobrze, dobrze. No nie wiem, czy to się uda, ale spróbujmy. No to proszę bardzo. No, się no to dobra, po zawodach. No, nie, tak, no ale fajne bardzo. To jajko, nie? No, jajko niespodzianka. Jajko niespodzianka. Ty też skręcić. Taki gadżet tarnowski byłby, tak, nie? Bardzo tak niezły. A właśnie, tak. O tych gadżetach żeśmy gadali. Gadaliśmy. No, no. A jest pomysł na fajny gadżet, nie? Dawaj. Na zapalniczkę? Szancera? Pani Łukasz, to pan Panie powiedział. Pawle. Do wspólnego oglądania zaprosiła firma Lofty Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić.